Ania poprosiła mamę o pieniądze na prezent dla wychowawczyni. Okłamała ją, bo chce zapłacić Błażejowi, który ją szantażuje. Dzięki. O, czekaj. Halo? No, gdzie jesteś? Dobra, to ja już tam idę. Słuchaj, mam pewną sprawę, muszę iść. Jasne, to leć. Okej. Cześć. Czemu ty przyjechałaś? Weronika jest w pracy, a ty przestań być dla mnie taka niemiła. Bo co? Bo ja ci to mówię. Nie jesteś moją mamą ani moim tatą. Nie możesz mi nic kazać. Kochanie, ale wychowuję cię, odkąd się urodziłaś. Chcemy dla ciebie jak najlepiej, zrozum to. Zawsze będziesz dla mnie moją córką, tak? Masz te pieniądze? Po to tu przyjechałam, chociaż uważam, że to jest bardzo duża kwota jak na prezent dla wychowawczyni. Jak nie chcesz, nie musisz mi ich dawać. Łaski bez. Chcę ci zjeść te pieniądze, bo cię kocham. Nie zapominaj o tym. Nawet jeżeli jesteś na mnie bardzo zła. Dzięki. Pa. Pa. Kurczę, chyba jestem trochę niefajna dla moich mam. Wiem, że im przykro, ale mi też jest ciężko. Dobrze, że dały mi te pieniądze. Może Błażej nie zrujnuje mi życia w nowej szkole.